Tarnowie brakuje miejsc pracy? Niekoniecznie. Ostatnie targi pracy pokazują, że można znaleźć także bardzo dobrze płatne zatrudnienie, choćby w sektorach informatycznych. Okazuje się jednak, że w tej branży nie jest łatwo znaleźć specjalistów w naszym regionie. Ciągle słyszymy i potwierdza się to w naszych analizach, że brakuje informatyków. Sam Komar, który swoją filię i swój oddział tutaj informuje, że zatrudni kilkadziesiąt osób, ale gdyby były warunki na rynku pracy odpowiednie, jest w stanie zatrudnić nawet 600 osób do przygotowywania aplikacji na urządzenia mobilne. Rozwija się bardzo działalność w zakresie mechaniki precyzyjnej i jesteśmy akurat w obiektach byłych zakładów mechanicznych. One po sąsiedzku prowadzą swoje inwestycje i zresztą mają swoje stoisko na targach. W zeszłym roku zatrudnili ponad 150 osób, w tym roku potrzebują kilkudziesięciu inżynierów, więc ta dziedzina wykazuje dosyć dużą dynamikę. Podsumowując, ciągle brakuje i będzie brakowało informatyków, mechatroników, ludzi do precyzyjnej obróbki materiałów i rynek budowlany, który tradycyjnie poszukuje pracowników. Takie firmy, którym trudniej jest do wykwalifikowanych pracowników, same chcą szkolić lub pomagać w procesie edukacyjnym wyższym uczelniom. Jest spory zasób świeżo upieczonych studentów, którzy wiele potrafią teoretycznie, troszeczkę mniej praktycznie. Tutaj współpracujemy też z uczelniami tarnowskimi czy z Urzędem Pracy w tworzeniu miejsc stażowych czy praktyk. Wiele osób się przewinęło przez naszą firmę. No i na pewno brakuje tego praktycznego szkolenia, natomiast my staramy się jakoś z własnych środków też pomóc w tym zakresie. Na pewno jest to niedobór, jeżeli chodzi o osoby z doświadczeniem. Tutaj na pewno jest to pewna trudność, bo po prostu osoby z doświadczeniem czy z jakimiś umiejętnościami już gdzieś pracują. Natomiast dużo osób szuka pracy, które nie mają jeszcze doświadczenia, no i tutaj jest chyba główny problem. Na koniec 2015 roku stopa bezrobocia w Tarnowie wynosiła 8,3%. Rok wcześniej bezrobotni stanowili w mieście 9,7%. Gmina Lisia Góra otrzymała dotację w wysokości 560 tysięcy złotych na budowę żłobka. W styczniu tego roku wójt gminy Arkadiusz Mikuła wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie rozbudowy budynku przedszkola w Lisiej Górze właśnie o żłobek w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Przyznana dotacja jest jedyną w całym powiecie tarnowskim. Budujemy żłobek dwuoddziałowy dla 30 dzieci, naprawdę bardzo, bardzo potrzebny. Udało się nam z ministerstwa otrzymać dofinansowanie na rozbudowę tego, na budowę tego żłobka. Będzie ono budowane jako rozbudowa przedszkola w Lisiej Górze i jest rozpisany przetarg. Czekamy na rozstrzygnięcie. Kiedy można się spodziewać zrealizowania tej inwestycji? Planujemy późną jesienią, pewnie gdzieś w listopadzie oddawać do użytkowania ten budynek i mam nadzieję, że wszystko przebiegnie sprawnie. Także czeka nas dosyć intensywne lato w centrum Lisiej Góry. Dużo pracy, dosyć duża budowa, kosztorysowo jest to ponad 1 000 000 zł, więc poważna inwestycja. Natomiast chcemy być gotowi na koniec listopada, tak żeby żłobek zafunkcjonował i żeby był pełny dzieciaków. Przyznane środki zgodnie z projektem zostaną wykorzystane na budowę i kompleksowe wyposażenie obiektu. Dzięki tej inwestycji z oferty żłobka i przedszkola będzie mogło skorzystać 160 najmłodszych mieszkańców gminy. Na ulicach Tarnowa odbędzie się akcja Żonkile. 19 kwietnia wolontariusze Fundacji Antyschematy 2 na ulicach miasta będą wręczać mieszkańcom zrobione przez siebie papierowe żonkile. To symbol tragicznych wydarzeń, które rozegrały się 73 lata temu. Postanowiliśmy, że nasi wolontariusze stworzą papierowe żonkile i będą je rozdawać na ulicach Tarnowa, żeby przypomnieć właśnie o tych tragicznych wydarzeniach, które miało miejsce 73 lata temu, a Muzeum POLIN chce reaktywować i upamiętniać te tragiczne wydarzenia, bo powstanie w getcie warszawskim
To nie było tylko jedno powstanie. Powstania i te ruchy wolnościowe społeczności żydowskiej były też w getcie Białymstoku. Próby też powstańcze były w getcie tarnowskim. Ta pamięć to nie tylko będzie pamięć poprzez papierowe żonkile, które tutaj leżą przed Państwem, natomiast będziemy rozdawać też żywe żonkile mieszkańcom, żeby oprócz tego, że będą nosić te papierowe, to będzie to taka pamięć właśnie tego żywego kwiatu o tym, co się działo 73 lata temu. Organizatorem akcji jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela. Termalika Brukbet Nieciecza rozpoczyna operację utrzymanie. 7 meczów czeka podopiecznych trenera Piotra Mandrysza do końca sezonu. Obecnie Termalika jest tuż nad strefą spadkową na 14 miejscu, jednak będący w strefie spadkowej 15 Górnik Łęczna traci do Termaliki zaledwie 1 punkt. W pierwszym spotkaniu Słonie zmierzą się na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Co ciekawe, Termalika w ostatniej kolejce rundy zasadniczej także grała właśnie z Podbeskidziem. Ten mecz zakończył się porażką Słoni 2-0. Początek meczu w Bielsku-Białej w sobotę o godzinie 15:30. Już jutro na Stadionie Miejskim w Tarnowie Mościcach żużlowcy Jaskółek podejmą drużynę Mistrza Polski ekipę Unii Leszno. Byki przyjadą do Tarnowa osłabione brakiem Emila Sajfudinowa. Żużlowcy Unii Tarnów do drugiej kolejki podejdą ze zdwojoną koncentracją po nieudanym spotkaniu w Grudziądzu, gdzie wysoko przegrali. Lider Jaskółek Janusz Kołodziej zapewnia jednak, że to początek sezonu i drużyna potrzebuje jeszcze trochę jazdy. Jest to początek sezonu, nie jesteśmy jeszcze dobrze na maksa rozjeździeni. Nawierzchnia grudziądzka jest bardzo specyficzna, jest bardzo, bardzo twarda. Na taką nawierzchnię, żeby się przełożyć, naprawdę trzeba odkryć już wszystkie silniki, wszystkie możliwości, wszystkie ustawienia. Trzeba być dobrze wjechanym w sezon, no i wtedy jest dużo łatwiej na takich nawierzchniach. Natomiast trafiliśmy od razu na pierwszy mecz, no i naprawdę było ciężko. Początek meczu w sobotę o godzinie 19:30.